Bóg nie jest szczególnie który chce nas wnikliwie i nieustająco inwigilować. Jeśli tak w nowym, jak i w starym przymierzu podaje, podawał przykazania dotyczące życia codziennego, to czyni tak tylko dlatego, że chce być obecny pośród nas, w każdej sferze naszego życia, bo nie chce, żeby jakakolwiek sfera naszego życia była wyłączona z jego obecności, bo jest Bogiem z nami, Emanuelem. Żadnej sfery naszego życia nie chce pozostawiać nieprzenikniętej jego, jego obecnością, pełnią Jego życia. I dlatego wspólnota Jego wyznawców nie jest tylko wspólnotą doktryny, ale jest wspólnotą właśnie wspólnego życia, w tym wspólnotą stołu. I dlatego nie może tu być miejsca na żadne udawanie, na, na żadną dwulicowość. A takie właśnie niemożność zasiądnięcia wspólnie do jednego stołu, a takie właśnie ceregiele stały się udziałem Piotra i Paweł nie wahał mu się tego wprost wytknąć i napiętnować. Ale nie dlatego, żeby, żeby go ośmieszyć i wykluczyć z Kościoła, ale po to, żeby jedność Kościoła budować, jedność Kościoła składającego się z judeochrześcijan i etnochrześcijan, czyli... Pochodzenia pogańskiego. Bo tak budujemy jedność kościoła, tak budujemy jedność naszych rodzin, nie tylko przez modlitwę, ale też przez wspólnotę stołu, przez wspólnotę życia i budujmy ją. Budujmy ją modląc się, wspólnie jedząc, rozmawiając. A wiemy przecież, że to niełatwe ani jedno, ani drugie. Jeden z uczniów pyta Pana Jezusa i zwraca się do niego z prośbą o to, żeby nauczył się ich modlić, bo Jan nauczył swoich uczniów modlitwy. Ich ten uczeń chciałby, żeby również Chrystus, który jest ich nauczycielem, nauczył swoich uczniów się modlić. I Pan Jezus wypowiada tę modlitwę, którą bardzo dobrze znamy, którą wypowiadamy w czasie sprawowania liturgii Mszy Świętej. Uczy ich modlitwy Ojcze Nasz, modlitwy Pańskiej. Bardzo niezwykła modlitwa i bardzo niezwykły fragment Ewangelii, bo ten fragment i ta modlitwa ona też pokazuje, co jest istotą modlitwy, co jest tak naprawdę bardzo ważne wtedy, kiedy przystępujemy do modlitwy, kiedy stajemy na modlitwie przed Panem Bogiem. I pierwsza taka rzecz to ta modlitwa jest prosta. Ona jest prosta, ona nie jest skomplikowana. Jest bardzo krótka, jest bardzo zwięzła, ona nie jest jakoś rozwlekła, nie zawiera dużo słów, jest bardzo skondensowana. Święty Tomasz Zakwinuł powie, że jeżeli chcemy się przyjrzeć swojej modlitwie, to modlitwa Ojcze nasz jest takim dobrym miernikiem, dlatego że ta modlitwa zawiera wszystko to, o co powinniśmy prosić i zawiera. To wszystko, o co powinniśmy zabiegać, i naprawdę w tej modlitwie jest wszystko to, czego potrzebujemy. Jeżeli chcemy zobaczyć też i przyjrzeć się swojej modlitwie, to warto też spojrzeć na modlitwę Ojcze Nasz, jako na pewnego rodzaju taki kanon, kanon czy, czy wzorzec, który pozwoli nam też zobaczyć naszą modlitwę. Czy rzeczywiście modlimy się o, o te rzeczy, do których wzywa nas Chrystus, czy rzeczywiście pragniemy tych rzeczy które chce nam dać Pan Bóg właśnie, czy rzeczywiście też w naszej modlitwie jest taka przestrzeń na uwielbianie Pana Boga, czy tylko na przedstawianie naszych próśb, petycji, naszych spraw. Ta modlitwa Ojcze Nasz jest naprawdę niezwykłą modlitwą. Kościół się nieustannie, codziennie modli słowami tej modlitwy. Niech ta modlitwa też nas prowadzi w takiej drodze, i do Pana Boga, i niech nas uczy takiej dobrej, właściwej modlitwy, tak jak Chrystus uczy swoich uczniów, i tak jak Chrystus zostawia ten tekst modlitwy, ale przede wszystkim ducha tej modlitwy swoim uczniom. Ten chlebak powstał dzięki hojności naszych patronów.